Wątroba jest bardzo ważnym organem. Bez niej moglibyśmy żyć co najwyżej 2-3 dni. Wątroba ma wiele różnych funkcji. Jedną z podstawowych jej funkcji to jest utrzymywanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi, o czym niewiele osób wie. Wątroba również reguluje stężenie hormonów. Bierze udział w oczyszczaniu krwi z produktów przemiany materii, metabolizuje leki, usuwa substancje toksyczne, bierze udział w produkcji białek, które są niezbędne do funkcjonowania naszego organizmu. Wątroba również bierze udział w przetwarzaniu produktu rozpadu krwinek czerwonych, tworząc barwnik zwany bilirubiną. Wątroba jest również składnikiem naszego układu immunologicznego i bierze udział w mechanizmach ochrony przed zakażeniami. Jednym z ważnych procesów, w którym wątroba bierze udział, to jest trawienie. Mianowicie wątroba wytwarza kwasy żółciowe oraz żółć niezbędną do trawienia pokarmów. Wątroba również bierze udział w kontroli produkcji oraz usuwaniu produktów przemiany cholesterolu. Wątroba jest również organem, który bierze udział w procesie termoregulacji, czyli utrzymuje naszą temperaturę ciała na właściwym poziomie. I na koniec również wątroba bierze udział w magazynowaniu witamin niezbędnych do funkcjonowania naszego organizmu, takich jak witamina A, D, E i K.